Konferencji weźmie udział prezes oddziału toruńskiego pan Krzysztof Czerepiuk, pan Kamil Cienkotura oraz moja skromna osoba jako rzecznik prasowy oddziału. Szanowni Państwo, 25 lipca to jest szczególna data, ponieważ imieniny Krzysztofa pociągają za sobą święto kierowców. Jest naszym corocznym zwyczajem organizowanie tego dnia konferencji prasowej, w której chcemy podzielić się refleksjami na temat tego, jak w takiej licznej grupie społecznej, jaką są kierowcy, żyje się w tym kraju, jakie rozwiązania możemy oceniać na plus, jakie na minus. Odniesiemy się zarówno do spraw lokalnych, jak i ogólnopolskich i w kwestii pierwszej, czyli lokalnej, wypowie się pan Kamil Cienkotura. Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, Kongres Nowej Prawicy jest sędzią surowym, ale sprawiedliwym. Widzimy, potrafimy także zauważyć rzeczy pozytywne, które się dzieją lokalnie. Jedną z takich rzeczy jest likwidacja nieszczęsnych buspasów na szosie lubickiej w stronę miasta. Przypomnę, że niedawno zostały zlikwidowane. One absolutnie nie usprawniały ruchu, powodowały, że dwa pasy w godzinach porannych w stronę miasta były permanentnie zablokowane, natomiast trzeci pas dla autobusów trwał pusty. Tam co jakiś czas, co parę minut przejeżdżał jakiś autobus wiozący kilkanaście osób. W takim mieście jak Toruń, kurczącym się mieście, idea buspasów naprawdę nie ma żadnego sensu, z wyjątkiem tego łącznika na Alei Solidarności. Natomiast zlikwidowano te buspasy i co się stało? Nic się nie stało. Usprawniło to ruch, nie ma korków, wszyscy są zadowoleni. Także Kongres Nowej Prawicy zawsze apelował i będzie apelował o zdroworozsądkowe rozwiązania, takie jak likwidacja buspasów. Natomiast tutaj chciałbym też taką łyżkę dziegciu założyć. Otóż mieszkańcy naszego miasta zwracają nam uwagę, przypominają o pewnej zasadniczej kwestii dla naszego miasta. Chodzi o braku zjazdu z autostrady A1 w Czerniewicach. Przypomnę, może tak powiem chronologicznie. W 1998 roku otworzono most autostradowy na Wiśle. W 2005 roku otworzono trasę poligonową i cały czas można było tam w Czerniewicach wjechać, czy to na most, czy na trasę poligonową. W 2011 roku otworzono autostradę do Gdańska. I cały czas można było wjechać w tych naszych Czerniewicach, pojechać sobie do Gdańska. Natomiast w 2013 roku otworzono autostradę na południe i w tym momencie zamknięto ten zjazd autostrady w Czerniewicach. Tam możecie Państwo sobie pojechać, zobaczyć, że są jeszcze te pozostałości po tych ślimakach. No i właśnie, to się dzieje od dwóch lat. Od dwóch lat jesteśmy mamieni jakimiś analizami tworzonymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, które mają na celu dobranie optymalnej lokalizacji dla tego zjazdu z autostrady A1. Są dwie alternatywy. Albo zjazd w Czerniewicach, tam gdzie był przez kilkanaście lat, albo na przedłużeniu trasy nowomostowej. To byłby taki węzeł Czerniewice-Stawki. Tylko że ponad rok temu ta Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaczęła analizować ten problem. Minął prawie rok czasu i cały czas nie mamy rozwiązania. Natomiast no, kierowcy toruńscy ponoszą duże koszty, tracą czas, nie mogąc wjechać w południowej części miasta na autostradę, bo wjazd w Ciechocinku jest po prostu no, nieporozumieniem, 20 km za miastem. Też kwestia nazewnictwa tych zjazdów. No, nie może być tak, że gdzie Czerniewice należą do Torunia, Lubisz praktycznie prawie też przynależy do Torunia. I te zjazdy nazywają się Toruń-Czerniewice, znaczy Czerniewice, Lubicz. Zjazdy powinny nazywać się Toruń-Południe, Toruń-Wschód, Dłużnie, Toruń-Północ, tak aby może rozpropagować nasze miasto wśród kierowców, którzy jadą nad morze, na z południa Europy, ze Słowacji, z Czech. Tak, żebyśmy tutaj apelowali o te dwie rzeczy. Natomiast no teraz jest bardzo ważny moment, ponieważ zbliżają się wybory parlamentarne. Nasi posłowie chcą zapunktować, wyszli z tych katakumb. Niektórzy tam siedzą tych pociągów i przypatrują się problemom ludzi. Niektórzy tutaj weszli na billboardy, jak nasz poseł Lenz. Apelujemy
do posłów, żeby zajęli się tą sprawą, która jest kluczową sprawą dla kierowców toruńskich. I tak dalej. Dziękuję. Natomiast w kwestiach ogólnopolskich wypowie się prezes Krzysztof Czerek. Witam Państwa serdecznie, przepraszam za spóźnienie. Ja też chciałbym zacząć od pozytywów, tak? To znaczy jednym z pozytywów, mam nadzieję, bo dzisiaj będzie głosowanie w tej sprawie w Sejmie, jest planowane od 1 stycznia 2016 roku odebranie strażom miejskim i gminnym możliwości karania kierowców za przekroczenie prędkości. Także nie wiem, czy już było to głosowanie, czy nie w tej chwili, ale mam nadzieję, że to faktycznie przejdzie. Być może jest to ze strony rządowej jakiś sposób tutaj kampania wyborcza, ale niezależnie od tego, jakie są intencje, mamy nadzieję, że faktycznie ta zmiana przejdzie, gdyż uważaliśmy zawsze, że jest to zły pomysł, by uprawnienia takie przydały straż gminna i miejska. Nasze akcje przez ostatnie 2 lata prowadzone w wielu miastach w Polsce zmierzały ku temu, żeby likwidować w ogóle straże miejskie. Między innymi największa taka akcja w Bydgoszczy, gdzie zebrano ponad 30 tysięcy podpisów pod tym żądaniem. Także to jest jeden pozytyw. Drugim pozytywem to jest to, że od 1 stycznia 2016 roku zostanie zniesiona opłata recyklingowa za auta sprowadzane za granicę w wysokości 500 zł. To już trudno mówić o zasłudze rządu, ponieważ tutaj rząd musiał spełnić żądania Unii Europejskiej w tym względzie. Także z tego też można się cieszyć, że tej opłaty recyklingowej nie będzie. Natomiast teraz przechodząc do spraw dla kierowców mniej przyjemnych, no to co zwracamy od wielu lat, od dziesiątek już lat uwagę na to, że cena paliwa, w cenie paliwa około w tej chwili 55% ceny paliwa to są podatki, czyli opłata paliwowa, VAT i akcyza. Największą stawką w tych opłatach jest opłata akcyzowa. Uważamy, że obniżenie tej opłaty akcyzowej na przykład spowoduje przede wszystkim to, że wiele produktów, które są przewożone takim transportem samochodowym i jednocześnie niskie ceny, czyli takiego codziennego użytku, spadnie ta cena dzięki obniżce tej akcyzy. A propos tej akcyzy jeszcze i podatków. Rządzący obiecują nam, cały czas mówią, że te wszystkie podatki w paliwie będą szły na budowę dróg. Niestety, ale fakty są inne. Te wpływy z podatków w większości są przeznaczane na łatanie dziury budżetowej, na jakieś inne cele typu dotowanie kolei w Polsce. Na przykład w 2010 roku tylko 16% tych wpływów przeznaczono na budowę dróg. Jak obliczono, ale ten sznur na szyi kierowcy się coraz bardziej zaciska i chcemy protestować przeciwko temu, dlatego w dniu 25 lipca ta zwana persona kierowców Janusz Sztofa chcemy rozdawać ulotki informujące o zmianach, o tym jak kierowcy są unębieni, te akcje będą szło. Także ja dziękuję. Tak, reasumując, Kongres Nowej Prawicy nie godzi się na to, aby toruńscy kierowcy, jak i kierowcy w całej Polsce byli traktowani jak skarbonki. I jeszcze jedna rzecz, o której chcieliśmy wspomnieć. Kongres Nowej Prawicy zawsze twierdzi, że w Polsce potrzebne są miejsca pracy, ale miejsca pracy tworzone przez przedsiębiorców. A co innego powoduje upadek na przykład firm spedycyjnych, firm transportowych, jak nie właśnie absurdalne przepisy oraz nadmierne opodatkowanie benzyny. Zawsze staraliśmy się być blisko ludzi. Ludzie powtarzają nam, że gdyby nie choćby ustawowa płaca minimalna za godzinę w Niemczech, firmy spedycyjne lepiej rozwijałyby się, wysyłałyby więcej towarów na zachód. My takie problemy widzimy, o takich problemach chcemy mówić i mam nadzieję, że będziemy docierać do coraz większej ilości obywateli. Dziękuję bardzo. Dzisiaj ma być głosowana decyzja o tym, że odebrana zostanie możliwość strażom gminnym i miejskim karanie kierowców za przekroczenie prędkości.
Mam nadzieję, że przejdzie to chociażby z powodu kampanii wyborczej i partie polityczne będą starały się nie denerwować kierowców bardziej i faktycznie ta decyzja od 1 stycznia 2016 roku wejdzie, że straże gminne i straże miejskie nie będą mogły karać za przekroczenie prędkości. Złożono do magistrata 1 na południe i w tym momencie zamknięto ten zjazd w Czerniewicach, który tak jest potrzebny mieszkańcom, szczególnie tej lewobrzeżnej części Torunia. Tutaj posłowie miejscowi składali petycję właśnie w sprawie tego zjazdu. Niestety od zeszłego roku nic się w sprawie nie dzieje. Ja przypomnę, że...